spółka jest trochę nietypowa. Jesteśmy z jednej strony producentem gier, więc tworzymy gry, też je sami marketingujemy i sprzedajemy, wprowadzamy na rynek całego świata, ale nietypowi jesteśmy w tym, że zespołów, które tworzą w naszej strukturze, jest ponad 40. Więc jeśli standardowy zespół przyzwyczaił dzisiaj nas do tego, że co jakiś czas, rok, na przykład, czy półtora roku wypuszcza premierę gry i ten czas jest taki, powiedzmy sobie, czasem oczekiwania, to my te premiery mamy dosyć często, co tydzień, co dwa tygodnie jest premiera i bardzo często sprawdzamy rynek. Na rynku gier komputerowych nie zawsze autor gry jest pewny tego, albo może przewidzieć, że będzie sukces. Czasami ten sukces jednak nas zadziwia, przychodzi znienacka. Dlatego ja, biorąc pod uwagę, że mam doświadczenie w tworzeniu gier i rzeczywiście dosyć dużo zrobiłem już tych gier, wolę dosyć często sprawdzać, często cały rynek, czy dana premiera się uda, czy nie, i sprawdzając ten rynek 20-30 razy rocznie, mam dużo większą możliwość, że zdobędę jakiś, że wykopiemy jakiś naprawdę ciekawy diament z tych naszych gier. Dla nas najważniejszym produkcją jest Car Mechanic Simulator. To była gra typowa dla nas, czyli badaliśmy sobie rynek w latach 12-13, sprawdzamy różne gry i te budżety gier były nie za duże. Powiedzmy sobie, że miały 50, 70, 100 tysięcy. I takim przykładem był właśnie Car Mechanic Simulator, gra, którą stworzyliśmy za 70 tysięcy złotych, ale powiedzmy sobie, ponad 50-60 razy odrobiła budżet już w dosyć krótkim czasie od premiery. Praktycznie pierwszego dnia nastąpił pełen zwrot inwestycji w grę, później ona tylko zarabiała. To nam dało do rozumienia, że to jest naprawdę ciekawy temat, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to był tylko jednorazowy strzał, czy tak naprawdę jest to coś ciekawego. Na tej podstawie stworzyliśmy kolejną edycję po roku. Ona już sprzedała się 2,5 razy lepiej, więc wiemy, że mamy biznes powtarzalny na tym produkcie, który każda kolejna edycja możemy liczyć, że będzie się sprzedawała lepiej, a ta nowa edycja Car Mechanic 2017, którą tworzyliśmy już 2 lata, nie jak poprzednio, tylko 2 lata, będzie zarówno na PC-ta, będzie miała fotorealistyczną grafikę oraz będzie na konsole i to jest najważniejsze. Do tej pory nie dotykaliśmy w ogóle rynku konsolowego, czyli rynek, który często jest 70%, a 30% tylko PC, dopiero zaczynamy teraz otwierać. To jest właśnie to, czym będziemy się kierowali w nowym roku. Czyli co najmniej kilka najważniejszych naszych gier trafi poza PC-tem, tak jak to miało miejsce zawsze, również na konsole. Obecnie planujemy nad 60 grami. Oczywiście, że one są często celami badawczo-rozwojowymi. Sprawdzamy sobie dane gry, jak one mogą się sprzedawać, jaką mają wizję. Później dopiero ustalamy, czy na przykład w dany projekt zainwestować większe pieniądze. Co jest dla nas charakterystyczne, sprawdzamy te gry na Kickstarterze bardzo często. To jest portal crowdfundingowy amerykański, na którym po wystawieniu danej gry możemy zebrać na niego 20, 50, 80 tysięcy dolarów. Ale co jest najważniejsze, nie interesuje nas ta zbiórka, czy same z niej pieniądze, interesuje marketing, jaki po niej powstaje. Po każdej udanej zbiórce wiemy po pierwsze, że ludzie chcą kupić ją, bo już rok wcześniej przed premierą przykładowo zagłosowali swoimi portfelami, nie łapkami, tylko portfelami, pieniędzmi, że chcą ją kupić. A dla nas, a najważniejsze jest to, że wytwarza się marketing obok całej gry, bo zbiórki nie są czymś bardzo częstym. W polskich realiach nawet bym powiedział, że polskie zespoły dosyć rzadko z tego korzystają, bo nie jest to temat łatwy. Nam się udało już 6 zbiórek zakończyć i każda z nich później daje bardzo efektywny marketing światowy dla takiej produkcji, bo ogłaszamy, że wydaliśmy właśnie wielki produkt. W tym roku wszystkie główne premiery będą miały miejsce w przyszłym roku. W tym roku rzeczywiście jest IPO. Już mieliśmy trochę ważnych premier. Był w tym tygodniu, nawet wczoraj była premiera gry, która została bardzo ładnie przyjęta. Mamy wiele pozytywów. Jest cały czas, jakby piszcie Państwo, weszli na Steamie w głównym featureze, więc jest to temat. Tu udało nam się, powiedzmy, wprowadzić dobrze premierę. Tydzień temu też była premiera dodatku do Car Mechanica, na przykład z samochodem DeLorean z powrotu do przeszłości. I te premiery rzeczywiście co tydzień, dwa teraz wprowadzamy. W tym roku jeszcze nie planujemy premier, na które bardzo byśmy stawiali, chociaż zobaczymy, jak będą przyjęte, bo każda premiera może nas delikatnie zdziwić, ale przyszły rok rzeczywiście już od stycznia zaczynamy z dosyć ważnymi premierami i to jest oczywiście w prospekcie opisane. Najważniejsze premiery, jakich się spodziewamy, no to oczywiście jest Car Mechanic 2017. To już jest powtarzalny etap, czyli pierwszy, który zarobił bardzo dobrze, drugi, który zarobił jeszcze 2,5 raza więcej oraz trzeci, do którego dochodzą konsole. Drugim najważniejszym tematem będzie, a może i nawet ważniejszym tematem będzie gra Agony. Gra, którą sprawdzaliśmy już w kwietniu, pokazaliśmy pierwszy teaser
puściliśmy go na internet i rzeczywiście dosyć szybko dostał duży feedback, ponad 2 miliony wyświetleń, byliśmy bardzo zadowoleni, ale mogło się okazać, że to było tylko na przykład szczęście albo podobał się dany film, więc już na Gamescomie miesiąc temu pokazaliśmy gameplay tej gry. Chcieliśmy się okazać, przekonać, czy rzeczywiście ludzie też będą zainteresowani tą grą, taką jak rzeczywiście ona jest, nie taką ładną jak pokazaliśmy w teaserze, tylko taką ostrą, dosyć krwistą, jak rzeczywiście ona będzie w rzeczywistości. I tutaj, powiedzmy sobie, zainteresowanie rynku było dosyć duże. 2 miliony wyświetleń nie mieliśmy, powiedzmy sobie, w jakiś duży czas, tylko już w ciągu 7 dni 2 miliony ludzi tak naprawdę widziało ten trailer. Jak zrobiliśmy ostatnio podsumowanie, wyszło, że już 5 milionów osób widziało na YouTubie film z naszą grą, około 15 tysięcy osób skomentowało, a zadowolenie graczy z powodu tej gry, bazując na łapkach w górę i w dół, jest około 93%. Więc tej gry jesteśmy dosyć mocno pewni. Ubot, kolejna gra, która również na Kickstarterze zebrała ponad blisko 40 tysięcy dolarów, też ważna dla nas premiera, też będzie miała miejsce w przyszłym roku. Warto zaznaczyć, że Agony będzie i zarówno na PC-ta, jak i na konsole. To było ważne, o czym zapomniałem powiedzieć. Ubot, ważna premiera, 911, też zbiórka z tych wakacji, też około 40 tysięcy dolarów. Bardzo ciekawa produkcja, którą udaje nam się z sukcesem wprowadzać na rynek, więc to są na pewno takie kamienie milowe, które już my sprawdziliśmy, że te gry mają potencjalny sukces swój, bo sprawdziliśmy ją na graczach. Albo nam zapłacili, albo w dużej ilości osób obejrzeli tak naprawdę trailer i wyrazili swoje zainteresowanie. Wszystkie inne gry, które będziemy jeszcze wstawiali na Kickstartera, dopiero tą odpowiedź będą nam dawały w przyszłości.